Także hej, cześć i siemaneczko, z tej strony Witrox i witam was tutaj w naszym pięknym mieście. Już chciałem powiedzieć mieście złodziei, ale nie, Islanders Town. Tak, ostatnio oglądaliśmy tutaj budynek właśnie, gdzie była Zuza i właśnie szalona bibliotekarka tak dalej oraz właśnie alchemiczka, inne takie rzeczy. No a dzisiaj, słuchajcie, mamy do obejrzenia tutaj dalsze części miasta. Pójdziemy później sobie też tam na dół na chwilkę, ale dzisiaj przed nami jest właśnie ten oto budynek, który tutaj się zdążył jakby wcisnąć gdzieś tam właśnie przy tej całej reszcie. Też w końcu mamy tutaj dojście na dół, jakieś bardziej ogarnięte i tak dalej, bo stoi tutaj ten budynek. No i ten budynek właśnie jest to po prostu, znaczy są to artywisowe sauny u babuszki Witroxowej. Także to właśnie, jak oglądacie streamki, to wiecie, co się działo. Tak, Blizzard tutaj zaproponował sauny, powstały sauny właśnie. No i były różne ciekawe też właśnie klipy robione z czapek, z głów. Tak, tak to było. No i dzisiaj między innymi właśnie mam wam ten budynek do pokazania. Także tak to wygląda, tak on się prezentuje z zewnątrz. Tutaj jeszcze mamy schody z boku właśnie idące. No i tutaj ten budynek właśnie jest dosyć wysoki, jak widzicie, i dosyć wąski z każdej strony. Także tak to się właśnie tu prezentuje. No i dobrze, wejdźmy sobie najpierw tutaj może do dolnej części właśnie, do tych saun, a później pójdziemy sobie do góry. Więc wchodząc do saun, pierwsze co oczywiście wita nas tutaj recepcja, także w tym miejscu można sobie zasiąść, rzecz jasna, podejść potem do recepcji, no i gdzieś tam zagadać właśnie, żeby tutaj skorzystać z tych saun. Następnie, kiedy jest się oczywiście tam zapłacone, wszystko jest się wpuszczanym, to tutaj przechodzi się przez to miejsce, na tyły, rzecz jasna, w tym miejscu jest jakiś tutaj spocik, żeby się, rzecz jasna, gdzieś tam rozebrać z jakichś swoich rzeczy, ubrać w szlafroczek, no i potem tutaj idzie się tędy na dół. W tym natomiast miejscu pierwsze co, tak jakby wchodzi się już do tych saun, także tutaj taka jest właśnie sauna, coś w tym stylu, żeby móc sobie właśnie wypocząć i tak dalej. Dolać tutaj wody właśnie, czy coś do właśnie gorących kamieni, które tutaj leżą. No i też tak to się właśnie prezentuje, ulatnia się z tego dużo jakiejś tam pary i tak dalej, i tak właśnie to wygląda. Mamy też okna, które ewentualnie można otworzyć. Także też jak najbardziej może się to przez te okna potem ulatniać, żeby było na przykład troszkę chłodniej czy coś po skończonej sesji. Tędy natomiast zejście jest na dół i tutaj, jak widzicie, bardzo dużo obrazów takich samych, co tworzy nam taki naprawdę, naprawdę fajny pattern tutaj z jednej strony. Myślę, że całkiem spoko pomysł. No i schodząc sobie właśnie tutaj na dół, mamy właśnie sauny, znaczy sauny, tutaj bardziej są już takie łaźnie, gdzie po prostu można zażyć jakichś gorących kąpieli w różnych tam właśnie wytworach i innych tego typu rzeczach. Także w tym miejscu właśnie są dwie takie wanny, w których można się czy to umyć, czy po prostu rozkoszować taką oto właśnie wodą z jakimiś olejkami, innymi takimi rzeczami. No i oczywiście mamy też widok tutaj na zewnątrz, także też tak to się tutaj prezentuje. No i słuchajcie, moi drodzy, tu to miejsce jest generalnie prowadzone troszeczkę jak takie, nie wiem, onseny to się nazywało, czy coś w tym stylu. W Japonii są właśnie tego typu łaźnie robione i tutaj też taki motyw chciałem właśnie zachować, gdzie właśnie, nie wiem, jak tam mamy jakąś jakuzę czy coś w tym stylu, która właśnie teoretycznie nie ma tam wstępu, ale czasami właśnie jest pokazana, że przebywa w takich miejscach. To tutaj tak samo właśnie też przebywałyby takie osoby właśnie, czy to z jakiejś tutaj mafii, czy coś takiego właśnie miastowej, czy tego typu rzeczy. Więc generalnie właśnie w tym miejscu na przykład siedziałby sobie taki tutaj potężny chłop i tak dalej, i po prostu wchodząc tutaj zawsze byłoby, żeby go nie tykać i tak dalej, bo on właśnie tutaj rządzi tym miejscem i w ogóle, i jak coś do niego to jest problem, to niedobrze, pożal się Boże dla tej osoby. No więc taki tutaj właśnie jest motyw i generalnie właśnie, jeśli ktoś by się źle czy to w tych saunach zachowywał, czy generalnie, jest możliwość oczywiście skonsultowania tego z babuszką Witroxową, czyli oczywiście osobą prowadzącą ten cały biznes. No i to jest oczywiście staruszka taka, która gdzieś tam prowadzi właśnie ten cały biznes i jest taką jakby poniekąd głową tej całej rodziny mafijnej czy coś w tym stylu, która właśnie ma te tutaj kompleksy, sauny i tak dalej. No tutaj jeszcze te okna właśnie, o których była wcześniej mowa, takie fajne tutaj przejście zasłonięte czy coś, widoczek mały na dół na ulicę. Tu z tej ulicy też się ulatnia trochę właśnie dymu na zewnątrz z tych łaźni na dole. Także tak się to prezentuje. No i wchodząc do góry właśnie będziemy wchodzić do domu babuszki Witroxowej. No i tutaj właśnie jest ta jakby przewodnicząca osoba tej zgrajki mafijnej tutaj. Mieszka ona oczywiście w takim domu typowej jakby staruszki, gdzie właśnie wszystko jest takie czasem nieposprzątane w niektórych miejscach.
czasem takie właśnie ciasne gdzieś tam, czy nachodzące jedno na drugie, wiecie, jak to tam bywa w takich, nie wiem, taki lekko creepy domek chciałem zrobić, coś w tym stylu. No i mamy oczywiście miejsce, żeby się tutaj rozebrać, jakieś tutaj jeszcze rzeczy po tej stronie, powiedzmy. No i lecąc dalej, mamy właśnie takie przejście korytarzem, wejście jest do góry oraz właśnie przejście do dwóch pokoi. Także wejdźmy sobie najpierw tutaj, no i tu wchodząc właśnie kierujemy się do głównego pomieszczenia, gdzie babuszka witroksowa oczywiście siedzi sobie na swoim pięknym fotelu tutaj właśnie wygodnym, przed pięknym, dużym kominkiem. Ma ona też tutaj miejsce na swojego kota, także tutaj jakby kot ma gdzie się rozpościerać swoje łapki i tak dalej, ma też jakąś włóczkę, którą może się bawić, jest trochę drewna oczywiście do kominka i tego typu rzeczy, no i jakaś tutaj szafka, czy tam komoda właśnie jakaś taka stara, czy coś takiego. No więc to tak wygląda i tutaj, moi drodzy, mamy przejście właśnie tego typu do spiżarni. Tak się prezentuje przed nami właśnie spiżarnia. I no cóż, tu można więcej powiedzieć. Spiżarnia jak spiżarnia w sumie, dużo jedzenia wszędzie i tak dalej. Ale tędy jest jeszcze przejście właśnie z tej spiżarni do kuchni. No i w tym miejscu mamy właśnie kuchnię, jakieś oczywiście szczury gdzieś tam przy dachu sobie siedzą. I tego typu rzeczy mamy właśnie tutaj porobione. No i co jeszcze? Kuchnia jak kuchnia, dużo alkoholu, bo też babuszka witroksowa sobie też lubi czasem popić. Wiecie jak to bywa oczywiście i ten. No i jako, że mieszka też sama, no to oczywiście jedno krzesło tutaj, jakiś jeden talerz i tak dalej. No i kuchnia jak kuchnia, tutaj możemy sobie przeskoczyć, tak? Bo tutaj mamy te niewidzialne właśnie hitboxy tego tutaj zasłonięcia, jak widzicie. No, kominek jest oczywiście, znaczy piecyk jakiś, no i wyjście tutaj z powrotem do holu. Także wyjdziemy sobie do holu, zamkniemy sobie tutaj za nami te drzwi, no i udamy się oczywiście na górę. Lecąc na górę przechodzimy już do bardziej takiej biznesowej części tego domu, więc jeśli ktoś oczywiście zostaje tu zaproszony, bo albo się źle zachowywał, albo po prostu ktoś chce na kogoś donieść, załóżmy, to oczywiście zapraszany jest tutaj przez babuszkę na górę. No i oczywiście tutaj też jest taki jakby przedsionek na piętrze. Tędy mamy dojście do jakiegoś magazynu, dojście do góry, gdzie na razie jeszcze nie wchodzimy, i dojście tutaj do biura. Także właśnie w tym miejscu mamy magazyn. Jeśli sobie otworzymy, to mamy tutaj różne graty po prostu w tym miejscu, takie na poddaszu wciśnięte. Myślę, że spoko, też miejsce takie się zmieściło tutaj. No i lecąc dalej właśnie mamy tutaj jakieś książki, biblioteczkę, gdzie można właśnie sobie poczytać, no i wejście do biura. Także wchodząc do biura, tutaj mamy właśnie jakieś kubki czy coś, ale wchodząc do biura oczywiście mamy tutaj miejsce, gdzie babuszka przyjmie takiego petenta, żeby z nim oczywiście porozmawiać. No i potem, jeśli ewentualnie ktoś jest tutaj przyprowadzany, żeby właśnie się z nim rozprawić, no to oczywiście jest on zabierany przez goryli tej babuszki witroksowej tutaj na tyły. No i mamy oczywiście też tutaj jakąś szafę, która by teoretycznie te tyły zakrywała. Jest on zabierany właśnie tędy na tyły. No i tutaj, jak widzicie, mamy całą miejscówkę z jakimiś łańcuchami, dybami i takimi rzeczami, gdzie można kogoś właśnie przypiąć jakoś czy coś unieruchomić, żeby właśnie się z nim rozprawić w jakiś sposób. No, także tutaj prężnie to działa. Oczywiście szalona alchemiczka Zuzjanna jakby też często skupuje tutaj ewentualne resztki po niektórych tutaj petentach, którzy no nie do końca dobrze się zachowywali, na swoje, rzecz jasna, tutaj różne eliksiry i inne takie rzeczy. Także oczywiście prężnie to wszystko działa. Aha, właśnie, bo jeszcze nie wszystko pokazałem, wybaczcie. Już lecimy do góry. No, także tak to wygląda tutaj. Biznesy działają ze sobą, współpracują tutaj. No i ostatnie piętro nam jeszcze zostało, jest to góra, samiutka góra właśnie tej wieży, którą wam pokazywałem. Stąd jest widok tak naprawdę na wszystkie strony prawie, że ładny widok tutaj na morze z jednej, z drugiej strony. No, także tak to wygląda. Tutaj mamy jakąś tam półkę jeszcze u góry ze skrzynką. Jest pojedyncze łóżko dla babuszki. Jest jakaś tam jej skrzynka prywatna. No i tutaj oczywiście jakaś szafa na ubrania. W tym miejscu szachy teoretyczne dla dwóch osób, ale babuszka po prostu lubi sobie pogrywać sama ze sobą, także tak to właśnie tu wygląda. Mega fajna sprawa, no i to jest tak naprawdę wszystko, moi drodzy. Troszeczkę chyba krótki odcinek wyszedł, no ale niestety nie mam wam dzisiaj nic więcej do pokazania, tak jakby z tego miejsca, bo nie miałem też ostatnio czasu troszeczkę budować. No, wybaczcie za ewentualne tutaj klatki, nie wiem co się dzieje tak naprawdę, że troszeczkę mi dzisiaj klatkuje tą grę. No, ale tak to wygląda. No i co, dzisiaj to jest tak naprawdę wszystko.
O, to co jeszcze zrobiłem, to jest to, tak naprawdę. Jak widzicie, tutaj już to mamy coś połączone, więc jakby ta droga, która sobie biegnie tędy, tym mostkiem, który jest tam zejście jeszcze na dół. Aha, swoją drogą, zejdźmy sobie na dół. Tak, i kiedy zejdziemy na dół, to oczywiście tutaj mamy takie fajne, ciemne przejście zaułkowe i w ogóle. No i właśnie można zajrzeć sobie do środka, do tych łaźni. Stąd też się wydobywa różne tam, jakaś tam para ciepła i tak dalej, różne smrodki czasami. No i właśnie tędy można sobie przejść. Tu będzie oczywiście zejście już do portu, znaczy wejście do portu, do części portowej. No i tak to wygląda. Tutaj natomiast też ta droga będzie się kończyć w tym miejscu, czyli tak naprawdę tutaj będzie przyczepiony budynek jakoś idący w ten sposób. I on będzie oczywiście miał jakby... No zobaczymy jeszcze jak z tą drogą będzie, ale ona na pewno będzie tutaj sobie wychodzić po prostu do części portowej, do mola, które będzie się ciągnąć aż od tamtej strony. Także tak to wygląda. No i tutaj na samej górze oczywiście, jak wiecie, tutaj przejścia nie ma, natomiast przejście będzie tędy, w tą stronę. Zrobiłem właśnie takie przejście do góry, no i możemy sobie właśnie wejść teraz tędy tutaj do góry. W tym miejscu będzie przylepiony jeszcze dom. Także tutaj będzie wejście do jakiegoś budynku jeszcze. No i w tą stronę można sobie odbić jeszcze, no i tutaj właśnie skręcić, żeby wejść właśnie do tego miejsca, gdzie mamy tutaj wejście do Zuzjanny, alchemiczki. Oraz mamy przejście też do tych marketów jakiś tam i gdzieś tam dalej. Oczywiście tego jeszcze nie zrobiłem, bo będę się tym zajmować, kiedy będę wiedział, że całe to miejsce jest w pełni skończone. Bo nie wiem, czy nie będę na przykład jeszcze jakoś zmieniał tej ściany, żeby ją bardziej otworzyć, bo zakładam takie coś. Żeby budynki po prostu, które będą jakby przyłączone do tego miejsca, czyli tutaj do tej ściany, tak dalej. Że będą gdzieś tam mieć dach, który wystaje...